Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral. A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku. Skończył się Event Golda, więc możemy zacząć kompletować wszystkie legendarne itemy. Yy, zrobiłem już ten run 5 razy tutaj na tym wojowniku. Wczoraj po północy już sobie zrobiłem tam 3 razy i dzisiaj dwa. Yy, I jak to wygląda? No na ten moment mamy cztery itemki, jak widzicie. Z tego mi się raz powtórzyła fajka z tych pięciu ranów, więc yy, no szkoda, ale no trudno. Yy, mamy broń, więc to jest tak naprawdę bardzo dobre. Dlaczego? A no dlatego, że teraz możemy mieć nawet jakąś zwykłą. Broń. możemy tutaj zmienić jej wygląd na przykład na tą właśnie legendarną wrzucić ją do kibla i dzięki temu możemy zdobyć tutaj broń dla zwiadowcy dla maga i tutaj tarczę bo jak wszyscy powinniśmy wiedzieć tarcza leci też właśnie tutaj z broni jest to zrobione w ten sposób żeby nawet profesje które inne profesje po prostu niż wojownik mogły zdobyć sobie tą tarczę no bo normalnie im nie poleci. Tak więc no te trzy itemki już można powiedzieć, że tak naprawdę mamy zdobywając tą broń. No ale oprócz tego tutaj nam potrzeba jeszcze rękawic, tutaj tego paska, wisiorka, butów klaty. Więc to no, naprawdę jeszcze troszeczkę do zdobycia jest. Także dzisiaj sobie po prostu zrobimy jeden rani. Grafika, mam wyłączoną grafikę HD. Możecie zauważyć, że brzydziej to tak wyglądają te itemki i tak dalej. Dlatego że ktoś pod wczorajszym filmem polecił mi, żeby wyłączyć tą grafikę HD, bo wtedy animacje są szybsze. Czy to prawda? No nie, nie wiem. W sumie Robiłem dzisiaj dwa razy na tej wyłączonej grafice i, tak jakby w sumie, tak samo mi się wydaje, że to wszystko, przy, że tak powiem, przechodzimy po prostu, no ale to się zobaczy. To się zobaczy na razie nie ma, nie ma co tutaj tego włączać. Może faktycznie to pomoże, jakby to nie jest istotne. Wchodzimy od razu do lożku. No wiadomo, już tutaj pierwszą próbę miałem zaczętą i lecimy dalej. Jeżeli chodzi o Golda, można powiedzieć, że już się dostałem do tych jakichś tam obliczeń i tak dalej. No i Gold zmniejsza się można powiedzieć drastycznie. Gold zmniejsza się drastycznie, około 5 prób z tego co tam o widzicie, to jest ta animacja tego kurzy i mimo wyłączonej grafiki HD i tak jest bardzo, ale to bardzo długa. Gold zmniejsza się drastycznie, po około tak naprawdę takiego, takie fajne ilości golda możemy wycisnąć przez około 5-6 ranów cała reszta to jest tak naprawdę No już z każdym ranem mniej, mniej ale tak jak mówię, po, po około 5 z, 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 zmniejsza się bardzo i tak po około 5. Jeżeli ktoś to robi dla Golda, no to już nie opłaca się tego robić. Tak wynika przynajmniej z obliczeń. Natomiast wiadomo, że i tak znajdą się osoby, które będą to robić dalej. No ale z każdym kolejnym podejściem jest tego golda mniej. Dla porównania, ja na przykład wczoraj bodajże na berserku z 10 rana dostałem, z tego co pamiętam, chyba 150 milionów golda na 433 levelu za te powiedzmy tam 350 grzybów, 150 milionów golda. Natomiast z rana 11 dostałem z tego co pamiętam 142 miliony, nie? A około 6 rana, bo to też warto dla porównania, miałem około 300, więc no po prostu sami widzicie, no dwa razy mniej już na tym 10, 11. No a wiadomo, że tak średnio 15 trzeba zrobić, i tak, tak czy siak, żeby te legendarne itemy zdobyć, więc i tak większość, ja tu muszę w ogóle klikać zamiast tak gadać, więc i tak większość będzie robić, właśnie około 15, w sensie te osoby, które chcą zdobyć wszystkie legendarne itemy, tak więc po, po około tych 15. 20, no to już obstawiam, że totalnie nie będzie się tego opacało robić, tylko i wyłącznie dla Golda no ale to wiadomo, tak czy siak się znajdą osoby, które będą na tych tam 100 milionów wydać te 300, 350 grzybów i tak dalej, no ale to nieważne, grunt, że coś z tym zrobili, jest to faktycznie zauważalne i ja tak naprawdę się cieszę. Gold, z tego co zauważyłem, jest faktycznie mniejszy generalnie ze wszystkich tam beczek i tak dalej, beczek, skrzynek i tak dalej, tak jak mówię, natomiast też zauważyłem, że z każdą kolejną próbą jest bardzo dużo, i to też mi ktoś napisał w komentarzu, co w sumie słuszna uwaga, bo też to zauważyłem, że o wiele Więcej skrzynek jest pustych, aniżeli przy pierwszym, drugim czy tam trzecim podejściu. Tak więc po prostu. Też wygląda na to, że po prostu szansa na jakby skrzynkę z goldem też jest zmniejszona. No ja w tym momencie tutaj robię chyba piąty raz, o ile, o ile mnie pamięć nie myli. Mówiłem Wam na początku, no tak, piąty, bo mam cztery itemy i jedną miałem powtórkę, więc no teraz w sumie szósty, teraz szósty. No i nie wiem, no jak widzicie, wczoraj miałem praktycznie zero golda, no teraz już mam jeden miliard, czyli z tych pięciu podejść, z tych sześciu podejść w zasadzie ponad 100 statystyk sobie wyfarmię na 401 levelu. Czy to sporo? No nie do końca, nie? nie tak znaczy no w sumie sporo tak ale, ale no yy, kosztowało mnie to około tam nie wiem, 1500 czy 2000 grzybów coś koło tego więc no, a to jest ten pig, jakby golda. Czyli w tym momencie jeszcze tego golda dostajemy najwięcej. Później, tak jak mówię, z każdym podejściem będzie tego mniej. Także to cieszy, fajnie, że posłuchali jednak ludzi i coś z tym zrobili. No, bo jednak, yy, no, jeżeli to by ten nog by wyglądał cały czas tak samo, to naprawdę rywalizacja by totalnie, yy, totalnie, jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam serwery głównie starsze, totalnie by właśnie jakby upadła, no bo wiadomo, no yy, tak naprawdę no jeżeli się, no to już, ja już mówiłem nie chcę się powtarzać, jeżeli można tyle statystyk dostać, yy, bo gra daje taką możliwość nielimitowanego farmienia tak naprawdę no to coś jest nie tak, dobra, tu żeśmy sobie padli, yy, mamy 20 dopiero kluczy, więc to jest słabo, 57 yy, 57 piętro, ok. jak to w ogóle tutaj wygląda, to możemy sprzedać dostaliśmy jakiś pasek na wszystkie cechy, to sprzedajemy i tak tych epików po prostu leci stąd od groma, yy, więc yy, no myślę, że nie ma co się nad tym jakby zastanawiać. Miałem dzisiaj nie nagrywać tego odcinka, miałem sobie tak na chilku poklikać samemu, ale stwierdziłem, że yy, mam czas i tak dalej, to czemu by nie nagrać, kto będzie chciał, to sobie obejrzy tak czy siak mamy akurat pana, który leczy, no ale niestety mamy też dużo HP, więc za wiele nam nie pomógł, no ale lepsze to niż nic. Znowu nie dajcie mi o, w ogóle zapomniałem. Subskrypcje, subskrypcje, to co tak naprawdę najważniejsze, mamy już dzisiaj 21 grudnia, czyli jeszcze ponad tydzień tak naprawdę, żeby challenge został wypełniony, która jest w ogóle minuta 6, to może jeszcze ktoś ogląda. Tak jak mówię, no mamy jeszcze ponad tydzień, żeby challenge został wypełniony, żeby dobić te, dobić te 10 tysięcy subskrypcji. Jak to ogłosiłem, to tych subskrypcji przez parę dni doszło naprawdę bardzo dużo. Teraz już to idzie o wiele, o wiele wolniej aniżeli wcześniej. No i tutaj zwracam się z prośbą do was, polećcie znajomym, zasubskrybujcie, polećcie mamie, cioci, wujkowi, yy, nie wiem, no zróbcie co w waszej mocy, udostępnijcie jakiś tam kanał, filmy, cokolwiek, żeby po prostu udało się przynajmniej zbliżyć na jakiś tam niedaleki dystans yy, do tych 10 tysięcy subskrypcji, no bo potem to już wiadomo, one same wpadną, yy, na ten moment brakuje nam tam niecałe 450 subskrypcji, więc jest to, yy, no jest to tak naprawdę... Sporo I ciężko będzie w ten ponad tydzień to dobić. No ale liczę na was, liczę na was dlaczego? A no dlatego, że zakładając kanał na YouTubie, i jak on zaczął się tam powoli rozwijać i zauważyłem, że faktycznie ludziom, to się nawet podobają te filmy, to taki mój 10 tysięcy subskrypcji to był taki mój powiedzmy cel od, od samego startu nagrywania, i tak naprawdę już na więcej nie liczę, bo wiem, że nagrywając tylko 6, no to te 10 tysięcy subskrypcji to i tak już jest dużo i będzie po prostu ciężko wbijać więcej, tak więc po prostu na to liczę, tak więc. Jeżeli możecie, jeżeli oczywiście chcecie, to możecie zostawić tego suba z dzwonem, możecie wbić, możecie polecić kanał i tak dalej, udostępnić. No co tam chcecie? Grunt, żeby, żeby to jakoś tam wzrosło. No może się uda, tak jak mówię. Nie ma co skreślać. Jestem, można powiedzieć, pesymistycznie nastawiony, no bo to już jest jednak późno. No ale, tak jak mówię, może faktycznie się uda. Oprócz tego, kciuk w górę, to standardowo przypominam, kciuk w górę albo w dół to jakby nie ma, nie ma yy, znaczenia totalnie. Natomiast, no, każdy kciuk pozycjonuje film, czy właśnie ten negatywny, czy pozytywny, yy, więc możecie też go zostawić. Yy, co do tematu, który zacząłem, no, nie, w ogóle nie zostawiliście mi praktycznie żadnych tematów, których mógłbym, yy, które mogłem zrobić takie pogadankowe. No, jak widzicie, ten lock tutaj klikamy w tle, a dobrze by było mieć o czym gadać. Yy, jedna osoba, jedna osoba, w sumie to dwie osoby, za chwilkę, dwie osoby zarzuciły mi Temat. Jedna zarzuciła mi, że mógłbym opowiedzieć, co tam u mnie i tak dalej. Natomiast, no, ja już tam mu odpisałem, ale powiem też, też tutaj na filmie: powiedzmy, że raczej ludzie tutaj przychodzą po content Shakes'a. Raczej krążymy wokół tematyki Shakes'a, powiedzmy. Więc, tak czy siak. No jakby raczej mało kogo interesuje co tam u mnie, a ja też zresztą mnie lubię o sobie gadać za bardzo, więc y, też jakby myślę, że nie jest to OK. Y, natomiast y, tak jak mówię, planuję jeszcze nagrać właśnie Q&A na Discordzie, muszę to w ogóle ogłosić w końcu. Y, w sensie coś takiego planuję, żeby po prostu ogłosić to na Discordzie, żebyście mi pozadawali pytania, ja sobie te pytania pospisuję, pospisuję sobie niki z Discorda, kto tam je zadał i y, dzięki temu będę mógł na takim odcinku właśnie, gdzie ten loszek sobie przechodzimy, będę mógł te pytanka Przeczytać i po prostu poodpowiadać, a w tle tutaj sobie ten noszek klikać. Więc wtedy może coś tam o sobie opowiem, jeżeli ktoś zada takie pytanie. Natomiast też druga osoba napisała mi, że może powiedziałbym jak to się stało, że zacząłem grać w Shakesa i coś tego typu i to w sumie może być nawet ciekawe pytanie, co prawda już na nie odpowiadałem, ale wiadomo, wtedy mógł, mógł nie każdy oglądać, wtedy mógł jakby nie wszyscy mogli mnie jeszcze znać i tak dalej, może ktoś akurat ten odcinek przegapił także to jest akurat w porządku pytanko, co prawda raczej się tutaj nie rozwinę na całe przechodzenie lochu no ale można by o tym porozmawiać co my tutaj dostaniemy, dostaniemy rurę kanalizacyjną i dostaniemy epic pierścionek jak najbardziej może on sobie Eu zostać. Jak widzicie, a ja tutaj, o w sumie by mi się buty przydały, to bym na jak od razu wrzucił, ale to tam y, nieistotne za bardzo, dobra, lecimy tutaj w prawo, tutaj zginiemy, nie, zginiemy, no w sumie zginiemy, y, więc dobra, trudno, czy ja mam tutaj dźwięki odpalone, mam dźwięki odpalone, y, no bo by było słabo, jeżeli bym nie miał, okej, okay, wracamy sobie do tego loszku. Y, no i dobra, jeżeli chodzi o to, jak zacząłem grać w Shake'sa, to tak, tak jak mówię, już o tym mówiłem, ale powtórzę, y, będąc tam jakoś w podstawówce, nie pamiętam, w drugiej klasie, w trzeciej, coś takiego, w każdym razie to było bardzo wcześnie, to było chyba jakoś rok po tym jak Shakes wyszedł. Shakes chyba wychodził w 2009 roku, czyli, ja, czyli w 2010 jakoś, może tam jakoś przed 2011, no coś, tak, coś takiego, nie? nie będę tam, nie pamiętam po prostu jakoś dokładnie, żeby Wam powiedzieć w każdym razie. Pamiętam, że byłem po szkole u takiego kolegi z podstawówki, tak jak mówię, no i on właśnie grał sobie w tego Sheiksa. Pamiętam, że grał tam z bratem i tak naprawdę mieli tam dwa konta, o ile dobrze kojarzę. I ten kolega tak jakby dopiero zaczynał, a jego starszy brat już tam miał wojownika, który miał tam chyba 50 poziom czy tam 60. Co na tamte czasy to było naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo fajny poziom, nie? Bardzo wysoki. I gra mi się po prostu spodobała, tam od razu wiadomo było jakieś tam wciągnięcie innych znajomych, jakieś tam założenie gildii Założyłem sobie postać na tym samym serwerze, to był Mac pamiętam Na tym samym serwerze, czyli moja pierwsza postać to był Mac, to też mówiłem, ale, ale ktoś może nie wiedzieć Tak jak mówię, no założyłem sobie postać na tym samym serwerze, na którym właśnie grał on i tam jakąś gildię zrobiliśmy pierwszą, lepszą i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie tak to po prostu wyglądało. Tak to wyglądało, że sobie graliśmy. W sumie mogłem go nie budzić, bo już jesteśmy po tym, ale, ale nieważne. Yy, no i wiadomo, no gra mi się spodobała. Jakoś tam zacząłem sobie szukać na forum. W ogóle moje konto na forum, którego teraz używam, to konto zostało właśnie mniej więcej w tamtym okresie założone. I tam yy, niektórzy się doszukiwali jakichś moich postów, gdzie ja tam miałem 11-12 lat i się udzielałem na tym forum. No można było się pośmiać, nie ukrywam, zwłaszcza, że teraz... Jakby więcej osób może tego poszukać, i więcej osób może na to natrafić. Jakieś tam pisałem głupoty, no wiadomo, jak to tam dzieciaczek. Znaczy, w sumie, na, nawet nie takie głupoty, tylko tam jakieś. Yy, pierdółki, nie? Pierdółki. O, i tutaj w ogóle nie wiedziałem, że jak się na niego kliknie, to można, to można tutaj jeszcze potwierdzić, czy na pewno go chcemy zaatakować. I właśnie, jeszcze jedna osoba, zaraz wrócimy do wątku, ale jeszcze jedna osoba yy, napisała mi, że to że, czy to, że jest na niego 100% szans na ucieczkę przed nim, yy, to jest nawiązanie do filmu, więc jakby to nie jest żaden błąd ani nic, tylko twórcy zrobili tak specjalnie, yy, bo tak jak mówię, nawiązywali do filmu, to też dobrze wiedzieć, o tym nie wiedziałem, tak jak mówię, więc yy, tak naprawdę git yy, i dziękuję, że mi to ktoś napisał, bo tak jak mówię, ja nie siedzę w tym, yy, w tej... W tym uniwersum tego Władcy Pierścieni, więc jakby, yy, jakby fajnie, że ktoś o tym mówi, a druga sprawa też dużo osób mi strasznie pisało yy, jak się tam zawiesiłem i nie mogłem tego słowa znaleźć, to widziałem, że sporo osób mi pisze, że tam y, trylogia, uniwersum i tak dalej i tak yy, dalej i później dopiero widziałem, że niektórzy też usuwali te komentarze, bo do mnie później dotarło to słowo i, i w końcu na nie wpadłem, bo tak naprawdę cały czas z tyłu głowy o tym myślałem. No ale widzicie, tak to jest, jak się książek nie czyta i się nie jest nie jest, tak jak mówię, o czytanym, no to słów brakuje później. No ale nieważne, tak jak mówię, zacząłem sobie grać tego shakesa, zacząłem się tam udzielać na forum, bo ja zawsze byłem taki, że jak zacząłem grać w jakąś grę, to od razu chciałem tam jakoś powiedzmy żywo w community uczestniczyć. Wtedy jeszcze forum było bardziej żywe. Teraz niestety forum jest dość martwe. Można powiedzieć, to polskie przynajmniej. No i tak to się jakoś tam kręciło. Nie pamiętam jaki tam level na tym magu dobiłem. nikt miałem taki sam co ciekawe więc ktoś tam w ogóle znalazł ten mój, tą moją postać też więc nik miałem taki sam, tak jak teraz mam na przykład na YouTubie także można powiedzieć, że wróciłem do, do korzeni bo potem tam różne miałem niki w tym szejk się na różnych serwerach grałem i tak dalej generalnie jakoś tam ten shake zawsze zawsze się ciągnął za mną no i i tak naprawdę, no tak jak mówię, że, że jakby już wtedy o tej grze w ogóle się dowiedziałem, już wtedy o tej grze yy, tam coś słyszałem i tak dalej. Później, wiadomo, nie było tak, że grałem bez przerwy non-stop w tą grę, jakieś tam przerwy robiłem, ale zawsze do tej gry wracałem. Prędzej czy później zawsze tam do tej gry wracałem, zawsze tam jakieś yy, sobie, z, na przykład, nie wiem, przyszła mi reklama, że nowy serwer otwierają, to zawsze tam sobie grałem. Yy, w sensie, no, przypominali mi o tej grze, to zaczynałem, bo mówię o, nowy serwer, to tak jak teraz w sumie ludzie myślą, że o, nowy serwer. Zaczną sobie, y, będą mieli czysty start, i tak, czysty start, i tak dalej. No ale tak jak mówię, y, jakoś tam z tą grą zawsze byłem obok tej gry, i tak naprawdę y, wróciłem do niej. Można by powiedzieć, że w technikum. Tylko tak już na stałe, już od technikum gram tak naprawdę do tej pory tu już są ze 3-4 lata, coś takiego chyba No mniej więcej, nie też z tym, z tym czasem to tak nie jestem pewien, więc tam nie będę dokładnie wam mówił Oj, tu już w ogóle powinienem zacząć kluczy. Już. Dobra, może się udało uciec, no niestety nie udało się, ale okej, okay, teraz już lecimy kluczami I jakoś tam pamiętam, że to były jeszcze czasy, że nie było żadnych innych klas oprócz zabójcy i ja mówię, wow, jakaś tam nowa klasa, zacząłem sobie grać tym zabójcom, też z kolegą pamiętam no, ale generalnie, generalnie jakoś tam y, szybko porzuciłem tego zabójcę. Dlatego, że chyba jakoś później wyszedł y, serwer 35 polski. Y, tam też swoją drogą grał Maciek i y, założyliśmy jakoś tam klasowo gild gildię, coś takiego. Też tam jakoś grałem Forfan i tak dalej. W każdym razie no już wtedy można powiedzieć, że bardziej się na tej grze skupiłem, bardziej tam zacząłem poznawać co się w tej grze pozmieniało, jak, jak grać i tak dalej i tak dalej, jakoś tam się starałem nauczyć, żeby jak najlepiej postać rozwijać, no i tak jak mówię na serwerze 35 tam założyliśmy gildię klasową, ja tam sobie grałem paladynem, bo też wtedy zrobili właśnie paladyna, czyli nową klasę, później sobie na 36 tym berserkiem zacząłem grać, jakoś tam pamiętam, że na tym 36 to w ogóle różnie było. Mm. Ale grałem tym berserkiem chyba nie od razu od startu. Nie pamiętam, nie pamiętam jak to tam y, dokładnie, dokładnie, jak ta historia y, przebiegała. W każdym razie później y, zacząłem właśnie grać berserkiem na A nie, jeszcze grałem na serwerze y, 35 międzynarodowym. Y, to już wy znacie, bo 36 postać to ja nie wiem, czy ja ją usunęłem, czy to, to, co tam się z nią dzieje, to w ogóle nie wnikam. Y, w każdym razie tak jak mówię, na serwerze 35. międzynarodowym zacząłem grać wojownikiem, zacząłem grać można powiedzieć, że tak bardziej na poważnie, już w tą grę, wtedy ten wojownik tam na około 330-340 poziomie był w top 10, więc no to już była taka mocna postać, no a później zacząłem grać już, i to chyba też jako neutral tam, tam grałem, nie pamiętam chyba tak, chyba miałem nick neutral, to bym musiał zobaczyć, ale, ale raczej tak mi się wydaje no tak, tak, na 100% miałem nick neutral, teraz mi się przypomniało no i później właśnie po tym 35 Serwerze międzynarodowym zacząłem grać na 37. polskim też w niedalekiej przyszłości zacząłem nagrywać na YouTubie i tak, że tak powiem, powstałem. To tak oczywiście w skrócie ta historia, no ale macie ją i tak naprawdę, no tak jak mówię, no gierka mi już towarzyszy od młodości i też zauważyłem, że bardzo dużo osób zaczyna wraca do tej gry, tak naprawdę, dlatego, że grało w nią tam jako mało lat, w sensie już takich starszych osób, że grało właśnie za mało lata, tu bo nie skrzynkę wziąć swoją drogą, grało tam w nią za mało lata i tak dalej i tak dalej, no i teraz są starsi, mają też można powiedzieć większe możliwości finansowe, no bo wiadomo, za dzieciaka się nie miało tam. Na grzyby i tak dalej, za bardzo pieniędzy. Więc. Jakby, że są starsi, pracują i tak dalej To sobie do tej gierki wrócili Żeby, żeby właśnie jakoś tam lepiej zagrać Żeby być w topce na przykład Albo żeby po prostu grać sobie na trzy paski gryfa I tak dalej, i tak dalej, nie? Więc, więc jakby dużo takich historii słyszałem No i faktycznie coś w tym jest Dobra, tutaj mamy już bossa No chyba jeszcze jeden raz Chcąc, nie chcąc będziemy się musieli odrodzić No ale trudno Tak więc tak, no taka moja historia Tak jak mówię, no na tym 36 -tym tam pamiętam Że w polskim świecie pamiętam, że chyba miałem berserka W top 30 jakoś tam ten berserk, berserk był, ale też jakoś tam bardzo nie że tak powiem nie napinałem się na nim o ile dobrze pamiętam no bo też jakby też nie umiałem za bardzo grać, nie będę ukrywał w sensie nie umiałem, no jeszcze nie wiedziałem wszystkiego o tej grze, do tej pory zresztą podejrzewam że nie wiem wszystkiego, ale, ale wiem na pewno o wiele więcej aniżeli wtedy no i po prostu ta postać nie była tam jakaś super rozwinięta i tak dalej i tak dalej tam w ogóle też jakiś inny nick miałem aniżeli neutral to już jakby pomijam Nieistotne w każdym razie, no, mówię, później chciałem na tym wojowniku na W35 sobie zacząć, już tam chciałem zacząć na 100% i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko, no, też tam jakieś błędy popełniłem, dlatego też skończyłem na tym po prostu grać. Skończyłem grać, tu w ogóle nie wiem co ja robię, powinienem, chyba nie było drzwi, ale nieważne, no, tak jak mówię, i tak będę się jeszcze musiał odrodzić. Yy, skończyłem na nim grać, zresztą pożegnalny odcinek był na YouTubie, więc już to żeście sobie po prostu poznali i wiecie, jak to tam wyglądało. No i na jego miejsce przedwojownik wojownik na W-40, czyli ten, na którym już tak naprawdę no, robię wszystko tak, jakbym chciał, tak po mojej myśli, no i tutaj już, tak jak już mówiłem zresztą wielokrotnie, planuję zostać na dłużej. I taka historia, nie, jakbym coś tam nie dopowiedział, czy coś to pytajcie, ale wydaje mi się, że, no tak jak mówię, serwer 37 wystartował, polski wystartował, bodajże, poczekajcie, kiedy, nie pamiętam. 27 wrzesień chyba 2019 yy, i po prostu tak jak mówię, no wtedy już zacząłem grać jako neutral i jakoś pod koniec tego roku albo na początku 2020 zacząłem nagrać na YouTube, więc tak to się yy, że tak powiem rozwinęło, natomiast yy, na tym serwerze tak jak mówię yy, 35 międzynarodowym no yy, ta postać w takim swoim piku, czyli tak około 30, 330 level była właśnie w top 10, więc yy, no też ten wojownik był jeszcze mocny, ale wtedy jeszcze yy, nikt nie wiedział kto to neutral, nie? Dopiero później, że tak powiem yy, Więcej osób mnie poznało. Taka historia. Yy, dobra, no już jesteśmy tak naprawdę blisko końca, jeżeli o ten loszek chodzi. Mamy jeszcze 26 kluczy, więc tutaj ich używamy jak najwięcej. Yy, ktoś mnie też pytał, dlaczego niektórych skrzynek nie otwieram. Generalnie powinno się otwierać wszystkie skrzynki oprócz beczek, dlatego że beczki mogą zadać obrażenia, natomiast skrzynki yy, i te takie, te takie mniejsze skrzynki, czyli ta, co teraz otworzyłem, i te takie większe, te drewniane, powiedzmy, yy, po prostu one nie zadają obrażeń, z tego co wiem, nie ma w ogóle szans, żeby nam zadały obrażenia. O, tak, ta tak samo nie zadaje obrażeń, więc, no tak jak mówię, bardziej się opłaca po prostu yy, te skrzynki trzeba otwierać, bo się je opłaca otwierać w tym sensie. Ta złota wiadomo, że zawsze daje epicki item, yy, natomiast jeżeli chodzi o te... O, te wszystkie cechy to nawet nie ma co trzymać. Yy, natomiast jeżeli chodzi o te skrzynki, yy, o te yy, beczki bardziej, yy, no to one, tak jak mówię, mogą zadać obrażenia, więc dlatego ich nie otwieram, a to, że czasem tam jakąś skrzynkę pominę taką zwykłą i tak dalej, którą powinienem otworzyć to po prostu to, że tam się zagadam i tak dalej i dlatego fajnie, Mieczek mi wyleciał, to jest jak najbardziej na plus to możemy sobie zrobić w ten sposób, dlatego że mieczyki wiadomo, że zawsze pójdą do kibla, a później do kowala i dadzą nam więcej kryształu, więc to jest tak jak mówię jak najbardziej na plus, mamy już 21 minutę Dość mocno się rozgadałem w sumie, yy, myślałem, że to mi zajmie tam parę minut, ale, ale rozwinąłem tą historię. Yy, no i tak, myślę, że osoba, która yy, zadała to pytanie, która chciała się dowiedzieć jak zacząłem grać w tego Shakesa, jest można powiedzieć usatysfakcjonowana, no ale nie jest to jakaś tam tajemnica, nie jest to tam jakaś nie wiem nie wiadomo jaka historia, no bo po prostu yy, po prostu chyba większość tak zaczynało, nie? Że się dowiedziało gdzieś tam w tej, o tej grze, gdzieś tam yy, od kogoś, yy, gdzie... Tu mnie nie zabije, jeszcze nie zabije mnie na szczęście. Od kogoś się dowiedziała albo zobaczył jakąś reklamę w internecie i tak dalej i po prostu zaczęło grać. Jeżeli chodzi w ogóle generalnie tego Shakesa, to też ja dla niego, dlatego w niego grałem, pamiętam, bo pamiętam, że ja miałem coś takiego, że jak byłem w podstawówce, to nie mogłem grać na komputerze na tygodniu, bo rodzice mi zabraniali, bo po prostu mówili, że na tygodniu mam się uczyć. Co z perspektywy czasu było. Nie wiem czy dobre, w sensie bardziej ja byłem skłonny na coś takiego, że po prostu nie wiem, jak mam jakiś tam sprawdzian czy coś tam mam do nauki i tak dalej, to po prostu ja wolałem się tego nauczyć, wolałem, żeby mnie tam przepytali i generalnie potem żeby sobie już mieć wolny czas, jak już byłem nauczony dobrze i po prostu na komputerze. No a moja mama była taka, że po prostu mi zabraniała grać na tygodniu i jakby na telefonie mogłem grać w Shakesa, no do tego zmierzam, że miałem telefon z Androidem yy, i tam po prostu ta aplikacja, pamiętam, że teraz to się nazywa Shakes and Fidget Classic, wtedy to była normalna yy, i po prostu na tym telefonie z Androidem można było na, w tego Shakesa grać, więc jakby yy, no telefon miałem cały czas przy sobie, więc na tym telefonie zawsze tam wiecie, można było wejść, zrobić misję i tak dalej, kolejna broń, jak super, yy, dobra, odkładamy ją tutaj w ogóle ten pasek możemy sprzedać yy, dobra, to na razie zostawimy w ten sposób, ok. Yy, więc tak jak mówię no Shakes to była taka gra, gdzie jakby nie musiałem włączać komputera, żeby regularnie w niej wszystko robić i w nią grać, więc też dlatego y, mi się spodobała, bo tą aplikację mieli po prostu fajną, to jest generalnie w się bardzo dobre, że jeżeli nawet nie macie dostępu do komputera, coś tam się wydarzy i tak dalej, to zawsze możecie wejść chociażby na telefonie nie wiem, dołączyć do ataku, gildii i tak dalej i jakby zawsze ten Shake's jest przy was, y, to nie jest taka gra typowo tylko i wyłącznie na komputer i według mnie to jest bardzo dobre i bardzo duży plus i też wygląda, wydaje mi się, że wiele osób właśnie dlatego w tą grę gra, y, bo znam naprawdę bardzo dużo osób, które grają w tą grę tylko i wyłącznie na telefonie. Dla mnie jest o wiele wygodniej na komputerze. No ale, tak jak mówię, czasem trzeba na telefonie i to jest duży plus. No i tak jak mówię, dlatego właśnie ten 6 mi się spodobał za dzieciaka, no bo nie musiałem włączać komputera nic, żeby sobie w niego klikać, żeby tam, wiecie, yy, i tak codziennie to odbębniać, co tam musiałem odbębniać na koncie, nie, czyli ta mawka, arena i tak dalej, i tak dalej. Więc to na pewno był dla mnie duży plus. No tutaj zginiemy. Odrodzimy się, no i okej, okay, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi żadna powtórka nie poleci wątpię, że poleci, bo, no bo jednak mamy tych itemków póki co mało, więc póki co jeszcze jest dosyć duża szansa, że dostaniemy coś, dzięki czemu będziemy, będziemy mieli dokładnie buty. O, tracimy trochę pancerza, to akurat szkoda no ale butów jeszcze nie mamy, więc to jak najbardziej super. Na razie je sobie tutaj odłożymy, można powiedzieć na bok. Zobaczymy, jeżeli polecą mi lepsze, no to zamienimy, a jeżeli nie, no to stracimy najwyżej tego pancerza trudno. Dobra, ja tutaj mam darmową próbę, ale już Was nie będę zagadywał i tak tak naprawdę wrzucam ten film i lecę dalej z yy, tutaj właśnie lochami, więc to już sobie zrobię samemu. Yy, taka historia. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie yy, i zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, to tak naprawdę najważniejsze i tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Yy, trzymajcie się i cześć!